Dobra, Passaty właśnie takie, to jakby się udał taki piękniś. Albo Golf w prądzie. Proszę Państwa, kolejny zajebisty wyjazd. A są wszystkie dość fajnie wypasione. 19. Jak 9, to 19. Prosta, prosta operacja techniczna. A Mondeo nie wchodzi w grę? Mondas? Dobra, małżonka z domu wyrzuci. Nie ta kubatura bagażnika. A, malutki jest, co? Dobra. Estelajnik. To właśnie zauważyłem, że Estelajnik, bo ostatnio za 13,5 kupiliśmy Estelajna, kupiliśmy 18 rok. A czy my kupiliśmy? Podkarpacie kupiło. A price'y? Nie są, nie? Trzeba jeść, Ali lubi kontakt z klientem. No, byłoby łatwiej wszystkim. No tak. O manualu taki dziadyga, kurka wodna, w fajnym roczniku z radarem. 1.6 diesel, zaraz zobaczymy ile to rur ma. A to już nowe, nie zobaczymy. Ale takie coś, na tertytkach takich ręcznie drutowanych, lekko dotknięty, jak zadychę, ja bym brał. Zadychę się może nie zgodzić. GLB. Pytacie, czy już są w Maticach 4. No są. A gdzie mają być? Dobra, Passaty właśnie takie, to jakby się udał taki piękniś. Lecą na wakacje lub z wakacji, raczej z wakacji. W GT-line, bez GT-line'a, w S-line, bez S-line'a, z S-line'em, z Kivine'em. Uturbiony, benzynowy, dieslowski. Wszystko jest. Giulia, Giulietta, S-Max, Meganka. A widzę, konkurencja dla kolegi. Już takie w ST pakiecie? W ST, nie? ST, tak. No. Kiedyś kupiłem gościowi w ST. Jak wysłałem mu filmiki, panie, świetne, z tymi, mówi świetne. Za 2 tygodnie dzwoni, panie, kurwa, do garażu nie mogę wjechać, muszę klocki podkładać przez te progi. Ale zadowolony, do dzisiaj jeździ, zachwycony. Macie tu zasięg? A ja wiem. Jeszcze nie sprawdzałem. A włączyłeś sobie roaming? Tak, ten się przełącza między kartami. Okej, okay. A dwie karty. Czasami tak jest, że trzeba podłubać w telefonie. Oczywiście ten plac u pana Alika jest namiar, jak żeby było inaczej. Nie byłbym panem Romkiem, gdyby namiaru nie było. Teraz zapytamy się o cenę Passatów. Alik na razie myje. Lecą na wakacje lub z wakacji, raczej z wakacji. W GT-line, bez GT-line'a, w S-line, bez S-line'a, z S-line'a. Klasycznego Passata w 18 roku za 14200. Za 14200. Zobaczmy, czy okamerowany. Z kamerą. Z kamerunem. Z kamerunem na moje oko. Bo jest tam tak zwana przekładka parkowanie przód-tył. 2 litry dieslu. Ty z interneta masz? Z radarem tempomat. Komforty siedzenia. Lampa. Lepsze już nie wymyślono w Passacie. Co tu pyrka? Coś pyrka. Tu jest samochód obok, nie? A tutaj sprawdza Peugeotę. Od razu jest specjalistyczna obsługa. Na moje oko. Można klucza wziąć. Możemy zobaczyć, ile to ma. Bo mi się podoba, no właśnie. Jest ciekawy. W dużym telewizorku z radarem tempomacik. Martwych pól nie ma, ale... Ale przystojniak. Idę po klucze. Klasycznego Passata w 18 roku za 14200. Za 14200. Zobaczmy, czy okamerowany. Z kamerą. Z kamerunem. Z kamerunem na moje oko. Bo jest tam tak zwana przekładka. Bym się wyjadł w błocie. Chłopaki myją fury. Skoda. Już patrzyłem po rurkach. Ja cię pierdzielę. To się wydaje na 1.6. Bardziej Passat czy Skoda? Tu starsza lampa. Taki jest, aha, faktycznie uciechany, przetarty.
I tamten mógł mieć to samo, dlatego ma ten milimetr kitu. Golfina, tintirintin. Szukam komuś Golfa Plusa po 10 roku w 1.6 MPI w automacie. Będzie to misja prawie niewykonalna, ale czasami się coś udaje. Skoda wyższa, droższa i piękniejsza. 4Motion to za drogo. Idziemy za winkiel. Tu pana Alika zawinklowego. Golf 8 generacji. To też są wszędzie namiary, państwo sobie wyobraźcie. Bez S-line, ale przyjemna. Ouch. Są jakieś kobiety na placu dzisiaj. Nie moje. Obce zupełnie. 3 sztuki, same kupują samochody. Bym się wyjabał w błocie. Chłopaki myją fury. Skoda, już patrzyłem po rurkach. Ja cię pierdzielę. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu?